Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam w domu. Tak, bo tutaj zacznie się dzisiejsza przygoda. Zaczynamy ją śniadaniem, które Tarong przygotowała w formie takiej noodle soup, serwowanej na patelni. Tam jest zapiekana cebulka, zapiekany czosnek i duża ilość warzyw. W tym to jest jakby natka pietruszki albo seler naciowy może. Okej. Także nietypowy dla nas dodatek, ale ta dodatek, który się udało kupić ostatnio w markecie. No dobra, to my w takim razie śniadamy i zapraszam na ciąg dalszy. Wypadamy z domu. Juny popija mleko i tutaj taka ciekawostka, chciałem wam pokazać. Tarong kupiła wczoraj. To już kiedyś pokazywałem, to nie jest brand znany w Polsce. Made in Europe. Ale to nie ta strona. Momento. Proszę bardzo. Manufactured by Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie. Oddział Zakład Produkcyjny Mleczarskiej w Grajewie. Ulica Elewatorska 13. Grajewo. Polska. Nasze mleko. Polskie. More? It's tak. Ta ruch kurwała źle. Ten dziubek cały, plastikowy. Okay, ja źle trzymałem. Thank you. Dobra. Polskie mleko. Dobre mleko. Niam, 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 niam. Nie, lody, lody. Cebulne mleko wypij. Pokaż się, króliczku. Jaki ty świąteczny kubraczek masz dzisiaj. Ubraliśmy się w długi rękaw, ja również, bo jest chłodnawo i niby teraz słoneczko tam się przebija. Ale brzuszek masz piękny. Mama tu się właśnie robiła włoski, Juny. I wybieramy się na miacho. Mamy kilka rzeczy do zobaczenia, ale niestety żadnego domu, bo wszystkie numery telefonów, które zebraliśmy i dzwonimy tam, to nikt nie odbiera. Także tak się, nie wiem, może ze względu na to, że święto jest. Będziemy próbowali oczywiście, ale jak nie dom dzisiaj, mamy już jutro ustawione oglądanie domu na pewno, a jak nie, no, nie dom dzisiaj, to jedziemy zobaczyć co innego, a mianowicie wybieramy się między innymi do punktu sprzedaży biletów do kompleksu Angkor Wat. Pokażemy wam, jak to wygląda, ile to kosztuje na jeden dzień, na kilka dni, na tydzień i prawdopodobnie, być może, uda się również sprawdzić plotkę, która krąży, iż jak się jest ekspatem, to można dostać wejściówkę darmową. Zobaczymy. Powiedziałem ekspatem, a nie ekspatą, prawda? Tak się to później usłyszałem, to dopiero jak rozłączyłem, wyłączyłem kamerę. Jak jest się ekspatą, to prawdopodobnie można dostać taką wejściówkę. To jest obszar oraz budynek. Główny taki budynek, który sprzedaje bilety na cały kompleks, do całego kompleksu Angkor Wat. Za mną idą Chińczycy, Japończycy, czy nie wiem, ale cała grupa, w związku z tym idziemy przodem, baby quick, żeby być przed nimi, bo jak oni staną, to będzie to trwało i trwało i trwało. Wchodzimy do środka i tutaj właśnie kupuje się bilety. Trzeba będzie się ładnie ustawić. Czekam, kochanie, czekam, ustawić do kamery. Robią nam zdjęcie i zdjęcie ląduje na bilecie. Także bilet później jest nawet sam w sobie taką pamiątką z pobytu tutaj w kompleksie Angkor Wat. Mamy mnóstwo okienek, ale oczywiście nie wszystkie działają. No i będziemy próbowali się dowiedzieć czegoś więcej. Do tego wszystkiego potrzebuję... Tutaj mówią oczywiście po angielsku wszyscy płynnie, ale będę chciał poprosić Tarong, żeby upewniła się co do pewnych kwestii. Także teraz stajemy w kolejce. O, pani tam przesyła. Gdzieś dalej odsyła. No właśnie, szukam informacji jakiejś. I'm looking for the information. Dobra, pójdziemy do okienka. Bardzo nam pan pomógł tutaj. Już wypełniłem aplikację online, także za jakieś 2-3 dni powinienem dostać roczną przepustkę do wszystkich świątyń Angkor Wat. To dzięki temu, że co najmniej 2 lata jestem non-stop tutaj w Kambodży. Czyli dla ekspatów, którzy są tutaj minimum 2 lata, można wystąpić online bardzo prosto. O po prostu przepustkę. Natomiast jak się jest tutaj po prostu turystycznie, to idzie się do okienek. Okienka są podzielone na długość biletu, czyli
to na ile czasu bilet ma obowiązywać. I tak, mamy tutaj okienka 7-dniowe wejściówki, ona kosztuje $72. 3-dniowa wejściówka kosztuje $62. No i jest wejściówka też jednodniowa. Jednodniowa wejściówka, proszę sobie, tutaj kot przechadza się. Jednodniowa przepustka kosztuje $37. Czyli jeden dzień jest najmniej opłacalny. Zresztą w ciągu jednego dnia niewiele zobaczymy. Oczywiście, jak chcemy po prostu wpaść i zobaczyć tą najsłynniejszą Angkor Wat świątynię, może jeszcze zdążyć załapać się na świątynię, gdzie kręcone było film z Larą Croft, Tomb Raider, to zdążymy w jeden dzień. Ale jak chcielibyśmy popatrzeć sobie troszkę więcej, a dodajmy, że na przykład jedna z atrakcji tutaj turystycznych, czyli Kulen Mountain, góra Kulen i wodospady tam, również obowiązuje bilet tutaj z Angkor Wat. Wtedy przydaje się nam co najmniej 3-dniowa. Na 3-dniowa kosztuje już $62. Jak zostajemy tutaj trochę dłużej, to opłaca się tę dychę dołożyć i mieć tydzień po prostu wjazdu na wszystkie atrakcje. Ale jednak, $72 to całkiem, całkiem sporo. Dobra, to co, to załatwiliśmy to. I mam nadzieję, że to dość przydatna informacja, którą wam przekazałem, bo jednak Angkor Wat to jest to miejsce, które się odwiedza najczęściej przyjeżdżając do Kambodży. Prosto, szybko, bez kolejek, raz, dwa, drukuje się nam bilecik i możemy zasuwać już na zwiedzanie. No my musimy poczekać 2-3 dni, żeby nam zatwierdzili tą aplikację. Już wychodziliśmy i nagle patrzę, ta rąk odskoczyła. Tu siedzi jaszczureczka, o, uciekła. Jaszczureczka sobie siedziała, zaraz się przeraziła. No dobra, to my stąd jedziemy. Ale jedziemy teraz w takie miejsce, które chciałem wam pokazać. Też taką ciekawostkę po prostu. Także za chwileczkę tam się widzimy. Musieliśmy zmienić lekko trasę, ale na szczęście nie bardzo mocno, bo udało się dodzwonić, kochanie, za chwilkę, bo udało się dodzwonić do pani z jednego z domów, które chcieliśmy zobaczyć, które żeśmy wyhaczyli sami po drodze. To jest ten dom. I czekamy teraz, bo pani powiedziała, że jest tutaj na miejscu, co jest prawdopodobne, bo widzę klapki jakieś tam leżą. Chcemy zobaczyć ten domek. On jest wprawdzie mały, 3 pokoje ma tylko, ale może 3 pokoje wystarczą. Dom jest generalnie jakby duży. Dom jest duży. Tyle, że ma tylko 3 pokoje. Ale zobaczymy. No, my potrzebujemy jeden pokój dla siebie i wtedy byśmy mieli 2 pokoje po prostu do wynajęcia. Niedużo, ale też nie spodziewamy się jakby masowych przyjazdów. No zobaczymy zresztą. Wzięła takie odmuchawce tutaj śmieci. Ok. Co my tu mamy? Mamy stół i sporą przestrzeń. I think I've seen maybe this house in one of the pictures before. Chyba widziałem już ten dom. Dość ciekawe rozwiązanie. Kuchnia sama w sobie przestrzennie jakby duża, ale tak naprawdę blaków mało. Tu jest łazienka. Nieczęsto tu ktoś przychodzi, bo jest pajęczyna. This is like the upstairs. Okej, okay, a najpierw zobaczymy na dole. Już widzę, że nie, ale... Już widzę, że nie, ale skoro już jesteśmy, tu jest długi pokój taki z łazienką. O nie, to wszystko stare. Brawo, super. Idę jeszcze zobaczyć na górę, jak to wygląda dla przyzwoitości już. Skoro jesteśmy, żeby pani nie jechała na marne i żeby nie dać jej odczuć, że jesteśmy niezadowoleni, ale jesteśmy niezadowoleni, bo można sobie połamać nogi wchodząc po tych stronach schoda, ale z drugiej strony, oj, to jest stół, akurat jest super. Drewniana część. Maleńki pokoik tutaj z klimą. Drugi maleńki pokoik tutaj. No i po khmersku tak, czyli duża przestrzeń wspólna. Fajny. Ta część drewniana mi się podoba. Ma klimat. That was school before? Tutaj jest również jedna wspólna łazienka. No to jakby wiadomo już, że to nie jest to, czego szukamy. Pan jeszcze chce nam teraz pokazać. No to chodźmy. Zrobimy sobie szybki skok na taras. Tu chyba była szkoła wcześniej, tak mi się wydaje. No taki malutki, ale sympatyczny tarasik. Bardzo fajny. Ta góra jakby fajna. Nie nadaje się to oczywiście na nasze cele i nasze założenia. No z zewnątrz tego nie było widać. Tam jest jeszcze jeden tarasik. Fajny, duży dom generalnie, Juny.
has nice, nice atmosphere here in the wooden part, but it's completely not for our uses. But no, ładny, no, ładny, ale, ale nie. Jakby od razu wiadomo, że skreślamy go. Tak jeździmy, jeździmy, znaleźliśmy jeszcze jeden dom. Duży, spróbuję to tutaj ogarnąć. Ma 4 pokoje. I tyle wiemy, że ma 4 pokoje. Natomiast nie możemy się dodzwonić do osoby, która ma klucze. Więc tradycyjnie z zewnątrz sobie możemy popatrzeć. O, tak wygląda. Ma kawałeczek działki, ale niestety ma też sąsiada z grającymi, grającą głośną kmerską muzyką. Ciekawostka taka. Tu jest droga, którą się dojeżdża do muzeum. Muzeum, które wspomina czasy wojny. Zwróćcie uwagę. Mamy kilku widzów na kanale. Osób, które stacjonowały kiedyś w Kambodży za czasów Khmer Rouge. Proszę bardzo, Headquarter of Engineering Battalion. Ta droga nazywa się drogą polską, Rue de Polonais z francuskiego, czyli droga polska. Podejrzewam, choć nie mam pewności, że to właśnie tutaj stacjonował batalion inżynieryjny z Polski, który brał udział w ostatniej chyba poważnej potyczce wojennej, a przynajmniej tej z czasów tutaj Khmer Rouge. Nie wiem, czy znacie tą historię, ją kiedyś opowiem. Mam kontakt do pana, który tutaj brał udział w tym wszystkim. Doszło do regularnej bitwy pomiędzy żołnierzami polskimi, ale głównie inżynierami właśnie, a nie regularnymi wojskowymi, takimi bojowymi, a oddziałem Czerwonych Khmerów. I jeśli się nie mylę, to właśnie tutaj znajdował się ten batalion. Tutaj stacjonował batalion polski inżynieryjny. Teraz tutaj stworzono muzeum. Witajcie w muzeum wojny. Dżunku, nie krzycz. To jest tylko zajawka. Kiedyś to miejsce odwiedzę na pewno z większą pieczą i spędzę tu należytą ilość czasu. Tam można, jest strzelnica. Są jakieś miejsca, które można będzie zobaczyć. No dobra. Na razie to wygląda tak. Ale mnie tyłek boli. 1,5 godziny non-stop na motorze. Zjeździliśmy kawał Siem Reap. Na razie nie znaleźliśmy nic innego, co byśmy chcieli obdzwonić. No i zajechaliśmy tutaj do khmerskiego miejsca, w którym żeśmy raz jedli już śniadanie. Bo Tarant miała straszną ochotę na rybę z grilla. I przyznam wam szczerze, jeździliśmy, rozglądaliśmy się też za rybą w międzyczasie. I nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Tak jak w Kokongu wszędzie, tak tutaj ciężko było znaleźć. Ale pamiętałem, że w tym miejscu, gdzie jedliśmy śniadanie, były te ryby. No i rzeczywiście jeszcze są. Także Tarant już się zadowolona, bo już była zirytowana. Ona jest jak Polka. Jak głodna, to zła. A już była bardzo głodna, więc już powiedziała, jedź do domu, zrobić sobie chińską zupkę. O nie, punkt honoru teraz, tą rybę. Więc po drodze wiedziałem, że tutaj będą i zajechaliśmy. A teraz pojedziemy sobie zjeść. Tak się niewinnie zapowiadało, dwie takie siaty jedzenia kupiła. To by to na tydzień, żeśmy się odkupili? Matko jedyna. Jedna siata. Wróca bomba. No dobra. Trzeba jeść jak trzeba, to trzeba to zrobić. Przyszedłem kupić, bo stale siedzimy obok. Tutaj coś do picia. Okenciran, thank you. Coś do picia, czyli kole dla Tarong. Lody dla Juny. Zobaczcie, jakie rozwiązanie śmieszne. Jak ktoś sobie kupuje fajki, bo można kupić na sztuki dosłownie. Tutaj można kupić 10 sztuk, można kupić 3 sztuki papierosów rozpakowanych. I chce ktoś sobie od razu odpalić. Proszę bardzo, jest zapalniczka. No tu nie zostawiamy, nikomu nie zginie. Takie rozwiązanko. Okończy ran. Idziemy do dziewczyn. Bo gdzieś się rozkładają tam na brzegu tej płynącej przez centrum Siem Reap rzeki. Nie ma specjalnie trawnika dużo, ale coś tam Tarong wynalazła i tam będziemy siedzieli. Mała zmiana planów, ponieważ tutaj nie bardzo rzeczywiście jest gdzie usiąść. Jedziemy sobie wzdłuż i poszukamy jakiegoś innego miejsca. Ostatecznie padło na taką miejscówkę wśród zieleni, w samym centrum Siem Reap. Tam jest Pub Street, Pub Street jest tam.
Także w samym centrum, ale jednocześnie troszkę cicho, troszkę zielono. Tutaj sobie podjemy coś. Czyli sytuacja wygląda tak. Tu jest ryż, jest świeża pasta, bo się pasta ze świeżego tamaryndu. Ryba grillowana i ryba suszona, zgrillowana. Tam jest prachok, czyli zepsute. Pasta z zepsutej ryby, do tego warzywka. No i jeszcze jedna porcja ryby. I takie to pyszności ta rąk robię. Tam coś jeszcze widzę w torbie jest. A what is it in this bag? Vegetable. Oh, this is green. Aha, green bean. Jeszcze zielona pasowka, to dla Dżuny bardziej. No to wypas. To dużo jedzenia. Mami. Krótko, a nie chcesz zdjąć tego kasku? Kask, nie to. Chodź tutaj. To zdejmiemy. No. Cing, 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 cing. Ready to help me with motorbike. Motorbike stoi tam z tyłu. Go away? Nie, 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 nie. To jest patyczek niby tylko, ale nie wyrzucamy. Do śmieci trzeba wyrzucić. Dżuny, będziesz jadła kwiatka? To są jadalne kwiaty. Są w zestawie z warzywami. Do prachu. Mam, na prachu. Tamaryn. Good. Dobre, Dżuny. Tak? Dajesz tacie? Dzięki, objadłaś już cały kwiatostan. Niech cię nie znam. No, I want more flowers. I want more flowers. Kwiat bez smaku, ale kociołkawy. Dopiero pasta daje smak. Niam, niam, niam. Zacząłem filmować, bo coś czuję, że może być dobra akcja. Tam poszła w skarpetkach przepłukać sobie dłonie. To się może źle skończyć. Dżuny, tylko nie pchaj mamy, dobra? Już się zebraliśmy i jedziemy teraz. Jadę zawieźć dziewczyny do znajomych. Dżuny się pobawi z kumplami. A ja jadę jeszcze na miasto gdzieś. Pokręcić się troszeczkę. I jak? Clean? Already? Dobrze. Czyste rapy. Do Kiwiszaja. Tak, jedziemy do Kiwiszaja. Bucików nie zapomnij. Klocek. Jeden bucik. Drugi bucik, proszę bardzo. Dżunku, zakładaj. Jeden, drugi. Elegancko. Torebka tarąg. Koka. Zbieramy wszystkie rzeczy. Jak tam jeszcze jest kola, to daj mamie. A te rzeczy weźmiemy. Okej. Dobra. Do motoru. To nie jest pupu, to jest jakieś nasiono. Chcę pokazać wam jedną sekretną miejscówkę, którą pokazał mi Wiktor ostatnio. Wiktor Krakus. To jest droga, którą praktycznie do Papstiv dojedziemy. To jest przedłużenie prawie, że Papstiv. Jak się jedzie w górę z tej drogi, skręca się kawałeczek w prawo przed takim rowerowym sklepem. I tutaj jest brama. Takie nie wiadomo co. Tutaj wiszą jakieś kiełbaski w środku. Zaparkowane samochody. Tak nie do końca wiadomo. Nie, może restauracja, może coś. Dopiero tutaj. Garden Village Guest House. Wchodzimy sobie taką, powiedziałbym, bardziej zapleczową drogą. Na tyłach jakiejś hali. To wszystko jakby nie wskazuje na to, że tutaj coś może się ciekawego dziać. A tymczasem, moi drodzy, proszę bardzo, przechodzimy tu obok jakiegoś warsztatu, generator. Porobcia wie co. I wchodzimy na taki teren. A tutaj basen. A tutaj bilard. A tutaj bar i restauracja. A tam boiska do siatkówki. Jedno, drugie. Miejsca do chillowania się wokół basenu. Tam pod daszkiem. Tam cała góra restauracyjna. Można zagrać. Proszę bardzo, beer ponga. Ktoś zna? Stół do beer ponga. Wrzucamy, wygrywamy. Ludzie się chillują, ludzie siedzą. Tam grają. I to wszystko wewnątrz tej uliczki. W życiu bym nie powiedział, że tu coś może być. A jednak jest. Tam na górę. Movie room. To.
Może być coś ciekawego. I teraz uważajcie, bo to jest... Pichor. Co zde? Niam baj, niam baj. Bia? Mój? Dam? Piwo. Kambodia. Lana. 2000 ri. W puszce, jak w sklepie kupujemy, po taniości, 2500. Tu jest taniej, niż kosztuje normalnie w sklepie. Na co, o co chodzi, na jakiej zasadzie, jak to rozwadniają, co tam leją, nie mam pojęcia. No ale takie są realia. Generalnie ceny są w miarę normalne tutaj wszystkiego. Niedrogie, raczej tanie, ale takie w miarę normalne. Natomiast piwo, szokująco niska cena. A dlaczego tu jestem? A no bo umówiłem się z Krakusem, czyli z Wiktorem. Na spotkanie z Wiktorem dołączyło do nas jeszcze dwóch Polaków mieszkających tutaj w Siem Reap, ale oni wolą nie pokazywać się na ekranie, to też nie włączałem już kamery. Później żeśmy sobie po prostu w prywatnym gronie posiedzieliśmy i pogadaliśmy. Bardzo fajni, interesujący ludzie. Cieszy mnie, że w Siem Reap jest jakaś Polonia. A to nie wszyscy jeszcze Polacy, wiemy, że jest tu ich więcej. Także mam nadzieję, że z czasem będę ich poznawał coraz liczniej. No i bardzo liczę oczywiście na turystów z Polski. Dobra, dziękuję, bo kończymy odcinek w tym miejscu. Zapraszam serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego. Aha, i witam wszystkich nowych subskrybentów, witam wszystkich nowych widzów i pozdrawiam wszystkich was, którzy oglądacie moje odcinki. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, cześć, hej, miłego dnia!